Siemandero wszystkim, ja jestem doktor, wasz ulubiony youtuber. Lecimy z nową serią, szóstą w Forzie Horizon 5. To jest całkowicie nowa seria, nowy miesiąc, więc nowa seria, robimy sobie przegląd serii i zaczynamy. Tutaj, jak macie na ekranie, postęp za całą serię mamy do zdobycia Honda NSX R GT i Forda GT40. Więc już wiecie, dlaczego tak wszyscy sprzedawali tą Hondę za 20 milionów, bo wiedzieli, że już ona będzie w nowym sezonie i każdy ją będzie mógł ją zdobyć sobie za friko. Więc co niestety, kto głupszy wydał 20 milionów, a teraz można ją mieć za free. Dobra, lecimy. No i jeszcze za 80 punktów z serii macie Hondę, za 160 Forda. Lecimy lato, które mamy w tym momencie. Do zdobycia jest Ascari KZ1R za 20 punktów i Jaguar CX75 za 40 punktów. Co mamy jeszcze tutaj do zdobycia w tej oto, w tym oto sezonie letnim? No dobra, tutaj mamy oczywiście zadania Forzatonu dzienne i całe tygodnie i cała tak jakby przygoda. Dobra, odwiedzamy sklepik. Co mamy tutaj do zdobycia? McLaren F1 93 rok za 700 punktów Forza Pointów. Strój budowlany Hyundai'a za 500. No i standardowo super wheelspin i klaksonik. No i lecimy sobie dalej, żeby nie zasłaniać wam moją kamerką. Mamy trial do wykonania i do zdobycia Porsche 356. Laboratorium zawodów wygrywamy Toyota AT38. Kto jej nie zdobył w wcześniejszych właśnie sezonach, tak ma teraz ją możliwość zdobyć. Rękawice budowlane i tutaj będzie Honda NSX-R zwykła do zdobycia. Super losowanie mamy za znaki ostrzegawcze. Kolejne super losowania. I Morgan Freewheeler z mistrzostw sezonowych. Mamy standardowo wyzwanie fotograficzne, tu mamy koszulkę do zdobycia i dalej mamy kasiorkę Mercedesa Benza AMG C63 w Horizon Open, tylko żeby wam nie zasłaniać, to nie przerzucę. Maska na twarz. No i tutaj też ciekawostka dla wszystkich, mamy taką opcję Drift Club, gdzie zaliczając to, zdobywamy sobie nowość, nowe auto w grze, Forda Mach-E 1400. To jest elektryczny Fordzik, także za friko można zdobyć, wykonać tylko trzeba zadanie, tak? Więc playlista w sumie łatwiutka do zaliczenia, fajne fury powpadają. Zobaczmy, co będzie za tydzień. McLaren 765 LT i Ferrari Enzo, proszę kurde. Dalej, no nie sprawdzimy Forza, sklepu Forzatonu, ale mamy dalej Forda GT 2005 rok, kask budowlany, czyli pozdobywamy sobie resztę stroju do tego budowlańca. Forda Fiesta z 81 roku, super losowania, Lotus Elise. Spoko, wyzwanie fotograficzne też będzie do zrobienia i też koszulka kolejna do zdobycia. Syrena policyjna, w końcu będzie można zdobyć syrenę policyjną po tak długim czasie. Ona była raz, jak na, do tej pory chyba gdzieś do zdobycia. Mi się jej nie udało, na początku zapomniałem w ogóle, kurde, nie robiłem tam tej playlisty tak w 100%. No i fajnie, no będzie do zdobycia, więc jak będziemy robić sobie pościgi policyjne kontra uciekinier, można już w końcu użyć syreny policyjnej. Subaru WRX, super losowania. No i tutaj ten Mustang jest tak jakby przez cały miesiąc będzie do zdobycia, bo on jest w każdym tak jakby sezonie. Sezon zimowy, mamy ATS GT do zdobycia za 20 punktów i Porsche 911 GT1. Patrzymy dalej, BMW X6M, Volkswagen Type 2, to jest ogórek, fotogeniczna bluza, Honda Civic 16 rok, Bentley Continental,
super losowanie. Tutaj w tym widzę mamy chyba trochę mniej zadań do wykonania. W zimowym. T-shirt, modem telefoniczny, klakson, Chevy Camaro do zdobycia, Horizon Open i przedmioty kolekcjonerskie, tyranozaury na wolności, mamy kreatywny t-shirt. I widzicie, tutaj cały czas jest ten Mach-E. No i ostatni sezon jest 650S Spider McLarenik do zdobycia i Aventador SVJ. Dla lubiących i polujących na SVJ też będzie do zdobycia. Trial, mamy bluzę do wygrania, laboratorium Audi R8 z 2013 roku. To jest ta R8, do której można założyć pakiet Liberty Walk i można zamontować skrzynię na dach, a do tej nowej nie ma w ogóle takiego pakietu. Dobra, nagroda, klakson pękająca, piñata, super losowania i Challenger z 70 roku będzie w mistrzostwach sezoną do wygrania. Później mamy co? Poszukiwanie skarbów. Nie mamy pokazane, co jest do wygrania. Ciekawe. Ciekawe, czy coś będzie specjalnego. W wyzwaniu fotograficznym mamy t-shirt, Horizon Open losowanie, super losowanie i BMW X5M. Kurde, ciekawe. Pierwsza tak jakby zakładka, gdzie nie jest pokazane, co jest do wygrania. I później następny mamy serię siódmą. Cinco de Mayo, kurde. 28 kwietnia się zmienia całkowicie sezon. No ale dopiero się zaczął nowy. Warsztat Horizon. Ciekawe, co oni tam zmienili na mapie. Jeszcze wam zobaczymy, pokażę wam przepustkę samochodową, bo weszła nowa przepustka, nowy sezon, nowa przepustka. I mamy dzisiaj do zgarnięcia Oldsmobile Toronado 66 rok, McLaren 620R, w fajnym malowaniu widać, John Cooper Works Miniak i Porsche 911 Spider. No ciekawe, kurka wodna. Może sobie wyjedźmy na miasto i zobaczmy, co w ogóle się zmieniło. Czy gdzieś konkretne miejsca jakieś? Dobra. Jadę Porszaczkiem rajdowym. Zobaczmy mapę. Tutaj właśnie jest to zadanie. Drift Club Meksyku, trzeba je pozaliczać. Tu też jakaś nowość, ale to ja chyba mam stare niezaliczone jeszcze. No ale wystarczy tam to zaliczyć i będziemy mieli tego Forda zdobytego. Nie ma tak więcej nic za pokazane, żeby coś konkretnego było oznaczone na mapie. Ale zrespimy się na przykład w mieście tutaj. I jestem ciekaw, co jest też na stadionie, bo ostatnio na stadionie był park taki kaskaderski, tak zwany. Ukończono wycieczkę Horizon, zobacz teraz, coś już ukończyłem, nieźle. Dobra, w mieście się nic nie zmieniło. Więc się respimy jeszcze szybko na stadion. Jak nic nie ma, to kończę odcinek. Każdy sobie poodkrywa, co się zmieniło. Czy będzie pusty stadion? Czy jednak coś się, kurde, pozmieniało? Tak. Zmieniło się na to, że nie ma nic. Czyli ogołocili nam stadion. Jestem ciekaw, czy gdzieś w mieście, którym się coś zmieniło. Zobaczymy sobie tutaj. Przejedziemy się promenadą.
Nie zaszły żadne zmiany, więc chyba w tej serii się nie wysilili. Nic nie upiększali, wtedy było poupiększane te fotoradary, cały ten park trampolin i tak dalej. Chyba że ktoś już wie, co się zmieniło. Ja dzisiaj za bardzo nie będę miał czasu grać. Usiądę dopiero do gry chyba jutro. Dzisiaj tylko sobie jeszcze nagram wyzwanie fotograficzne, jakieś poszukiwanie skarbów. Ale pogram dopiero jutro w playlistę, porobię z chłopakami na live'ie, także zapraszam też. Więc co, no chyba to tyle na ten odcinek. Coś mi tu się już od razu poodkrywało. Rywale tutaj, kurde, centrum wiadomości. Wejdźmy sobie jeszcze raz w playlistę. Bo coś mi się tu już poza... Co oni mi tutaj już zaliczyli? Jakieś wyzwania mi niby zaliczyło, jak mi nowy sezon się zaczął i jeszcze przecież nic nie zrobiłem. Dziwne. No, ale to by było na tyle. Więc strzałeczka i zapraszam, kurczę, też na mojego Discorda, gdzie się, kurde, zgadujemy, gramy, fajne grono ludzi jest i tyle. Nara.